Pani Beato, dzisiaj na salonach z córką. Ja chciałam zapytać, jaką pani jest mamą? Czy równie rock'n'rollową jak na scenie? Bardzo rock'n'rollową. Ja myślę, że czasami to one, że tak powiem, muszą mnie okiełznać, moje córki. Jestem po prostu troszkę zwariowaną mamą, ale chyba kochają mnie taką, jaką jestem. Jak pani przeżyła okres buntu córek? Starsza córka, myślę, że jakoś tak łagodnie przeszła przez to. Młodsza rzeczywiście coś tam przeżywała, okres takiego buntu, ale generalnie, wiesz, łączy nas muzyka i to jest fajne, że ja zawsze mogłam ze swoimi córkami rozmawiać o muzyce i to był taki łagodny temat. Jeśli zdarzył się jakiś nocny koncert, to spokojnie mogły do domu nie wracać. Nie no, uzgadniałam, ja zawsze wiedziałam, gdzie moje córki są, także nie, to nie tak, że rock'n'rollowa mama, a córki po prostu gdzieś tam balują, nie. Zawsze chciałam wiedzieć, gdzie ona jest, jedna i druga oczywiście, ale miałam dobre, że tak powiem, myślę, spojrzenie na to wszystko. Wiedziałam, że młodość się musi wyszumieć, bo moja młodość też się musiała wyszumieć.